Большое спасибо, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, уважаемые друзья, коллеги. Я приветствую Witam wszystkich uczestników i gości jubileuszowego 25. Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Dzieje się to w trudnym dla całej społeczności światowej czasie, gdy atakowana jest gospodarka, rynki i same zasady globalnego systemu gospodarczego. Wiele powiązań handlowych, produkcyjnych i logistycznych, które wcześniej zostały przerwane przez pandemię, przechodzi teraz nowe testy. Co więcej, tak kluczowe dla biznesu pojęcia jak reputacja biznesu, nienaruszalność własności i zaufanie do światowych walut zostało gruntownie podważone. Niestety podważone przez naszych partnerów na Zachodzie, a robiono to celowo, w imię ambicji, w imię zachowania przestarzałych złudzeń geopolitycznych. Dziś przedstawię nasz, mówiąc nasze, mam na myśli rosyjskie kierownictwo, nasz pogląd na sytuację, w jakiej znajduje się gospodarka światowa. Zajmę się szczegółowo tym, jak Rosja zachowuje się w tych trudnych warunkach i jak planuje swój rozwój w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Półtora roku temu, przemawiając na forum w Davos, ponownie podkreśliłem, że epoka jednobiegunowa jednobiegunowego porządku świata skończyła się. Od tego chcę zacząć. Nie da się od tego uciec. Skończył się mimo wszelkich prób jego zachowania w jakikolwiek sposób. Zmiany są naturalnym biegiem historii. Różnorodność cywilizacyjna planety, bogactwo kultur trudno pogodzić z wzorami politycznymi, ekonomicznymi i innymi. Wzorce tu nie działają. Wzorce są niegrzeczne, bez alternatywy, narzucone z jednego centrum. Szablony, które grubo, bezalternatywnie nawiązują się z jednego centrum. Wada tkwi w samej idei, zgodnie z którą jest jedna, aczkolwiek potężna siła z ograniczonym kręgiem przybliżonych lub, mówią, do niej przyznanych państw, a wszelkie zasady biznesu i stosunków międzynarodowych, jeśli to konieczne, są interpretowane wyłącznie w interesie tej potęgi. Jak mówią, działają w jednym kierunku, gdzie idzie jeden kierunek. Świat oparty na takich dogmatach jest zdecydowanie nie do utrzymania. Stany Zjednoczone po ogłoszeniu zwycięstwa w zimnej wojnie ogłosiły się posłańcami Pana na ziemi, którzy nie mają żadnych zobowiązań, a jedynie interesy, a te interesy są ogłaszane jako święte. Wydaje się, że nie zauważają, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci na planecie powstały nowe, potężne ośrodki, które są coraz głośniejsze. Każdy z nich tworzy własne systemy polityczne i instytucje publiczne, wdraża własne modele wzrostu gospodarczego i oczywiście mają prawo je chronić, zapewnić narodową suwerenność. Mówimy o obiektywnych procesach, o prawdzie rewolucyjnych, tektonicznych zmian w geopolityce, gospodarce światowej, sferze technologicznej, w całym systemie stosunków międzynarodowych, gdzie istotnie wzrasta rola dynamicznych, rozwijających się państw i regionów, których interesy mogą nie być dłużej ignorowane. Powtarzam, te zmiany są fundamentalne, kluczowe i niebłagalne. I błędem jest sądzić, że czas burzliwych zmian może, jak mówią, przeczekać. Poczekać, podobno wszystko wróci do normy, wszystko będzie jak dawniej. Nie będzie. Wydaje się jednak, że elity rządzące niektórych państw zachodnich mają właśnie takie złudzenia. Nie chcą zauważyć rzeczy oczywistych, ale uparcie trzymają się cieni przeszłości. Na przykład wierzą, że dominacja Zachodu w globalnej polityce i ekonomii jest niezmienna, wieczna. Nic nie jest wieczne. Co więcej, nasi koledzy nie zaprzeczają rzeczywistości. Próbują przeciwdziałać biegowi historii. Myślą kategoriami ostatniego stulecia. Są w niewoli własnych złudzeń co do krajów spoza tak zwanego złotego miliarda. Wszystko inne uważają za peryferię, za ich podwórko. Nadal traktują ich jak kolonie, a żyjące tam narody uważają za ich ludzi drugiej kategorii.
ponieważ sami uważają się za wyjątkowych. Jeśli są wyjątkowi, to wszyscy pozostali są drugiej kategorii. Stąd niepohamowana chęć ukarania, zmiażdżenia ekonomicznie tych, którzy wyróżniają się w szeregach, nie chcą być ślepo posłuszni. Co więcej, bezczelnie i bezwstydnie narzucają własną etykę, podglądy na kulturę i idee historyczne, a czasem kwestionują suwerenność, integralność państw, stwarzają zagrożenie dla ich egzystencji. Wystarczy przypomnieć losy Jugosławii, Syrii, Libii i Iraku. Jeśli jakiegoś buntownika nie da się zaszczuć, spacyfikować, to starają się go odizolować lub, jak mówią teraz, odwołać. Wykorzystane jest wszystko, nawet sport, ruch olimpijski, zakaz kultury, arcydzieła sztuki, tylko dlatego, że ich autorzy są niewłaściwego pochodzenia. Taka jest natura obecnego ataku rusofobii na Zachodzie i szalonych sankcji wobec Rosji. Szalonych i powiedziałbym bezmyślnych. Ich liczba, podobnie jak szybkość stemplowania, nie ma precedensu. Kalkulacja była jasna, bezczelnie, jednym zamachem zmiażdżyć rosyjską gospodarkę z powodu niszczenia sieci handlowych, przymusowego wycofywania zachodnich firm z rynku rosyjskiego, zamrożenia krajowych aktywów, by uderzyć w przemysł, finanse i standard życia ludzi. Oczywiście nie wyszło. Rosyjscy przedsiębiorcy i władze pracowali w sposób skupiony i profesjonalny. Obywatele okazali solidarność i odpowiedzialność. Stopniowo normalizujemy sytuację gospodarczą. Najpierw ustabilizowaliśmy rynki finansowe, system bankowy i sieć handlową. Następnie zaczęliśmy nasycać gospodarkę płynnością i kapitałem obrotowym, aby utrzymać stabilność przedsiębiorstw i firm, zatrudnienie i miejsca pracy. Nie sprawdziły się ponure prognozy dotyczące perspektywy dla rosyjskiej gospodarki, które zabrzmiały na początku wiosny. Jednocześnie jasne jest, dlaczego ta kampania propagandowa była nadmuchana, skąd wzięły się te wszystkie zaklęcia o dolarze za 200 rubli i o złamaniu się naszej gospodarki jako całości. Wszystko to było i pozostaje narzędziem wojny informacyjnym, czynnikiem psychologicznym wpływu na rosyjskie społeczeństwo, na krajowe kręgi biznesowe. Nawiasem mówiąc, niektórzy nasi eksperci ulegli tej zewnętrznej presji, w swoich prognozach wywodzili się także z nieuchronnego załamania się rosyjskiej gospodarki i krytycznego osłabienia krajowej waluty. Życie obaliło te przepowiednie. Chciałbym jak podkreślić i zaznaczyć, że aby dalej odnosić sukcesy, musimy jak najbardziej uczciwie i realistycznie oceniać sytuację. Jednocześnie być niezależnych we wnioskach i oczywiście wierzyć, że nasza własna siła to jest bardzo ważne. Jesteśmy silnymi ludźmi i poradzimy sobie z każdym wyzwaniem. Podobnie jak nasi przodkowie rozwiążemy każdy problem, świadczy o tym cała tysiącletnia historia naszego kraju. Dosłownie 3 miesiące po potężnym pakiecie sankcji powstrzymali się gwałtowny wzrost inflacji. Jak wiadomo, po osiągnięciu szczytowego poziomu 17,8% inflacja wynosi obecnie 16,7% i nadal spada. Dynamika gospodarcza stabilizuje się, finanse publiczne są stabilne. Następnie dokonam porównania z innymi regionami. Tak. To dla nas oczywiście za dużo. 16,7% to wysoka inflacja. Musimy nad tym pracować i nadal będziemy to robić. I jestem pewien, że osiągniemy pozytywny wynik. Według wyników pierwszych 5 miesięcy budżet federalny został wykonany z nadwyżką 1,5 biliona rubli, a skonsolidowany z nadwyżką 3,3 biliona rubli. Jednocześnie nadwyżka budżetu federalnego w samym maju wyniosła prawie 1,5 biliona rubli. Ponad 4-krotnie przewyższają majową wartość z zeszłego roku. Dziś naszym zadaniem jest stworzenie warunków do wzrostu produkcji, zwiększenia podaży na rynku krajowym oraz sposób zrównoważony ze wzrostem podaży, przywrócenie gospodarcze finalnego popytu i kredytów bankowych. Powiedziałem już, podjęliśmy specjalne działania w celu uzupełnienia kapitału obrotowego. W tym biznes w prawie wszystkich branżach otrzymał prawo do odroczenia składek ubezpieczeniowych na drugi kwartał.
Jednocześnie przedsiębiorstwa produkcyjne mają większe możliwości, będą mogły skorzystać z opóźnienia w trzecim kwartale. W rzeczywistości mówimy o nieoprocentowanej pożyczce od państwa. W przyszłości odroczone płatności składek ubezpieczeniowych nie będą musiały być opłacane, jak mówią, od razu. Możemy to zrobić w równych ratach w ciągu 12 miesięcy od czerwca przyszłego roku. Dalej, od maja obniżona została stawka preferencyjna kredytów hipotecznych. Teraz jest to 9%. Jednocześnie sam program preferencyjnych kredytów hipotecznych został przedłużony do końca tego roku. Jak już powiedziałem, celem takiego środka jest pomoc obywatelom w rozwiązaniu problemów mieszkalnych, wsparcia budownictwa i branż pokrewnych, a my zatrudnimy tam miliony pracowników. Po gwałtownym wzroście na wiosnę stopy procentowe w gospodarce Rosji stopniowo spadają. Bank centralny obniża stopę kluczową. W związku z tym uważam, że możliwe jest ponowne obniżenie stawki preferencyjnych kredytów hipotecznych obecnie do 7%. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Czas trwania programu pozostaje bez zmian do końca tego roku. Oznacza to, że ci z naszych obywateli, którzy chcą dzięki temu zasiłkowi poprawić sobie warunki życia, muszą z niego skorzystać przed końcem tego roku. Zachowane są również maksymalne kwoty pożyczek, 12 milionów rubli dla Moskwy i Petersburga oraz 6 milionów rubli dla innych podmiotów federacji. Dodam, że generalnie ważne jest dla nas zwiększenie dostępności długoterminowych środków finansowych i kredytu dla gospodarki. W najbliższej przyszłości nacisk we wspieraniu działalności gospodarczej powinien zostać przesunięty z bodźców fiskalnych na rynkowe mechanizmy kredytów bankowych. Ten proces zdecydowanie powinien być wspierany. W ten sposób na zwiększenie mocy produkcyjnej w Web Project Finance Factory przeznaczymy 120 miliardów rubli z Narodowego Funduszu Opieki Społecznej. Taki środek zapewni dodatkowe pożyczki na pożądane inicjatywy i projekty w wysokości około 500 000 000 rubli. Drodzy koledzy, powiedziałem już, że gospodarczy blitzkrieg przeciwko Rosji początkowo nie miał szans powodzenia. Jednocześnie sankcjonowana broń, jak wiecie, i praktyka ostatnich lat dobrze to pokazuje, jest obosieczna. Wyrządza porównywalne, a nawet większe szkody tym samym ideologom i projektantom. I nie chodzi tu obecnie o konsekwencje. Wiemy, że wśród przywódców krajów europejskich na poziomie nieformalnych rozmów, jak mówią, ukradkiem dyskutowane są bardzo niepokojące perspektywy, że sankcje mogą zastosować nie tylko wobec Rosji, ale także wobec każdego budzącego sprzeciw państwa. Prędzej czy później może mieć wpływ na wszystkich, w tym na samych członków Unii Europejskiej, firm europejskich. Do tej pory nie doszło do tego, ale europejscy politycy już zadali poważny cios swojej gospodarce. Zrobili to sami własnymi rękami. Widzimy, jak pogorszyły się problemy społeczne i gospodarcze w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, jak rosną ceny towarów, żywności, elektryczności, samochodów, paliwa, ponieważ jakość życia Europejczyków spada, a konkurencyjność przedsiębiorstw zostaje utracona. Zdaniem ekspertów tylko bezpośrednie, policzalne straty Unii Europejskiej z powodu gorączki sankcji w nadchodzącym roku mogą przekroczyć 400 miliardów dolarów. Taka jest cena decyzji oderwanych od rzeczywistości, podejmowanych wbrew zdrowemu rozsądkowi. Koszty te są bezpośrednio ponoszone przez ludność i firmy Unii Europejskiej. Wzrost inflacji w niektórych krajach strefy euro przekroczył już 20%. Mówiłem o naszej inflacji, ale kraje strefy euro nie prowadzą specjalnych operacji wojskowych. A inflacja wzrosła w nich, w niektórych nawet o 20%.
Stany Zjednoczone również mają niedopuszczalną inflację, najwyższą od 40 lat. Tak, oczywiście, inflacja w Rosji również jest nadal na poziomie dwucyfrowym. Zindeksowaliśmy już jednak świadczenia socjalne i emerytury, podnieśliśmy płacę minimalną i poziom egzystencji, chroniąc w ten sposób najbiedniejszych obywateli. Z kolei wysokie stopy procentowe umożliwiły utrzymanie oszczędności ludzi w rosyjskim systemie bankowym. Oczywiście dla przedstawicieli biznesu jest to zrozumiałe. Wysokie tempo nacisku na gospodarkę jest zrozumiałe. Dla obywateli w większości przypadków jest to plus. Zwrócili bankom znaczną kwotę pieniędzy po wysokim oprocentowaniu. To główna różnica w stosunku do krajów Unii Europejskiej, gdzie rosnąca inflacja bezpośrednio prowadzi do spadku realnych dochodów ludności i pożera jej oszczędności, a obecny kryzys jest obciążeniem przede wszystkim dla obywateli o niskich dochodach. Wzrost kosztów europejskich firm i utrata przez nie rynku rosyjskiego mają również poważne konsekwencje długoterminowe. Skutek tutaj jest oczywisty. Utrata globalnej konkurencyjności i systemowe spowolnienie tempa wzrostu gospodarki europejskiej i to na kolejne lata. Wszystko to prowadzi do zaostrzenia głębokich problemów społeczeństw zachodnich. Tak, oczywiście mamy wystarczająco dużo własnych problemów, ale muszę o tym teraz porozmawiać, ponieważ cały czas wskazują na nas palcami, a sami mają wystarczająco dużo problemów. Mówiłem o tym również w Davos. Bezpośrednią konsekwencją działań polityków europejskich i tegorocznych wydarzeń będzie dalsze pogłębienie się nierówności w tych krajach, co z kolei spowoduje dalszy podział ich społeczeństw, a nie chodzi tylko o poziom dobrostanu, ale także w orientacjach wartości różnych grup w społeczeństwie. Tak, teraz te sprzeczności są tłumione, zamiatane pod dywan. Procedury demokratyczne, wybory w tej samej Europie, powiem szczerze, czasami patrzę się na to, co tam się dzieje, jakie siły dochodzą do władzy. Wszystko to wygląda jak ekran, bo partie polityczne podobne do bliźniaków zmieniają się we władzy. Jednak istota tego się nie zmienia. Realne interesy obywateli narodowego biznesu spychane są coraz dalej na podwórko, na peryferię. Takie oderwanie od rzeczywistości, od wymagań społeczeństwa nieuchronnie doprowadzi do fali populizmu i wzrostu ruchu skrajnych, radykalnych, do poważnych zmian społeczno-gospodarczych, do degradacji, a w niedalekiej przyszłości do zmian elit. Tradycyjnie gra, jak widać, cały czas przegrywają. Pojawiają się nowe formacje, ale niewiele się różnią od tradycyjnych. Mają też niewielkie szanse na przeżycie. Wszelkie próby nawrócenia złej gry na dobrą grę, wszelkie mówienie o rzekomo akceptowalnych kosztach w imię pseudojedności nie mogą ukryć najważniejszego. Unia Europejska w końcu straciła suwerenność polityczną, a jej biurokratyczne elity tańczą do cudzej muzyki, akceptując wszystko, co im mówi się z góry, szkodząc własnej populacji, własnej gospodarce i własnym interesom. Co jeszcze ma tutaj fundamentalne znaczenie? Pogorszenie sytuacji w światowej gospodarce to nie kwestia ostatnich miesięcy. Teraz skupię się na rzeczach, które uważam za niezwykle ważne. To, co się dzieje, nie jest wynikiem ostatnich miesięcy. Oczywiście nie. Co więcej, nie jest to wynikiem specjalnej operacji wojskowej przeprowadzonej przez Rosję w Donbasie. Takie stwierdzenia są szczerym i świadomym przeinaczaniem faktów. Gwałtowny wzrost inflacji na rynkach surowców stał się faktem na długo przed wydarzeniami tego roku. W takiej sytuacji świat konsekwentnie wprowadza wieloletnia nieodpowiedzialna polityka makroekonomiczna krajów tzw. G7, w tym niekontrolowana emisja i akumulacja niebezpiecznych długów. Co więcej, procesy te tylko przyspieszyły i nasiliły się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa w 2020 roku, kiedy zarówno podaż, jak i popyt na towary i usługi drastycznie spadł na całym świecie.
Pytanie brzmi, co ma z tym wspólnego nasza operacja wojskowa w Donbasie? Generalnie nie ma to nic wspólnego. Nie wymyślając lub nie chcąc korzystać z innych receptur, władze czołowych gospodarek zachodnich po prostu uruchomiły prasę drukarską. W taki sposób zaczęły pokrywać niespotykane dotąd deficyty budżetowe. Wspomniałem już o tej liczbie. W ciągu ostatnich 2 lat podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 38%. Wcześniej taki wzrost był przez dziesięciolecia, ale tutaj za 2 lata 38%, to jest 5,9 biliona dolarów. Dla porównania, tylko kilka krajów na świecie ma wyższy produkt krajowy brutto. Z kolei podaż pieniądza w Unii Europejskiej również gwałtownie wzrosła w tym okresie. Jego wielkość wzrosła o 20%, czyli 2,5 biliona euro. Ostatnio coraz więcej słyszę tak zwanych, przepraszam, nie lubię tu studiować i nie lubię w żaden sposób wspominać, ale nic na to nie poradzę. Powiedzmy, wszyscy słyszymy o tak zwanej inflacji Putina na Zachodzie. Kiedy to widzę, cały czas myślę, dla kogo ta głupota jest przeznaczona? Dla tych ludzi, którzy nie potrafią czytać i pisać? Mogą to wszystko. Ludzie, którzy potrafią przynajmniej czytać, rozumieją, co się naprawdę dzieje. Rosja, nasze działania na rzecz wyzwolenia Donbasu nie mają absolutnie nic wspólnego. Dzisiejszy wzrost cen, inflacji, problemy z żywnością, paliwami, benzyną w całym sektorze energetycznym są wynikiem systemowych błędów w polityce gospodarczej obecnej administracji USA i europejskiej biurokracji. To tam, gdzie powodów i tylko to. To tam są powody i tylko to. Powiem też o naszym działaniu. Owszem, miało to znaczenie, ale właśnie w tym, w ich błędnej polityce gospodarczej tkwi źródło. Dla nich początek naszej operacji w Donbasie jest kołem ratunkowym, które pozwala obwiniać innych, w tym przypadku Rosję, za własne błędy kalkulacyjne. Ale każdy, kto ma przynajmniej wykształcenie w szkole podstawowej, rozumie prawdziwe powody dzisiejszej sytuacji. Drukowali pieniądze w ogromnych ilościach, a potem co? Gdzie się podziały te wszystkie fundusze? Oczywiście w tym zakup towarów i usług poza krajami zachodnimi, tam płynęły, te pieniądze są drukowane. Dosłownie zaczęli odkurzać, grabić światowe rynki. Oczywiście nikt nie myślał o interesach innych państw, także o najbiedniejszych i nie chciał o tym myśleć. Zostało im tylko to, co nazywa się, jak mówią nasi ludzie, bryłami, a nawet po astronomicznych cenach. Jeśli więc na koniec 2009 roku import towarów do Stanów Zjednoczonych wynosił około 250 miliardów dolarów miesięcznie, to do tej pory urósł do 350 miliardów dolarów. Warto zauważyć, że wzrost wyniósł 40%. Proporcjonalnie, dokładnie odpowiada się to niebezpiecznemu pompowaniu podaży pieniądza dolarowego w ostatnich latach. Drukowali, rozdawali pieniądze i za te pieniądze grabili wszystko, towary z rynków krajów trzecich. Pozwolę sobie dodać jeszcze jedną rzecz. Stany Zjednoczone od dawna są głównym dostawcą żywności na rynek światowy, zasłużeni. I było coś ze swojego rolnictwa, tradycji rolniczych. To jest przykład dla wielu i nawiasem mówiąc też dla nas. Ale dzisiaj rola Ameryka zmieniła się dramatycznie. Z eksportera netto żywności stała się importerem netto. Z grubsza mówiąc, drukują pieniądze i ściągają na siebie przepływy towarów, kupując żywność na całym świecie. Jeszcze wyższe tempo wzrostu importów towarów obserwuje się w Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że tak gwałtowny wzrost popytu, niepoparty podażą produktów, wywołał falę niedoborów i globalną inflację. Stąd pochodzi ta globalna inflacja. W ostatnich kilku latach prawie wszystko na świecie podrożało. Surowce, dobra konsumpcyjne, a zwłaszcza żywność. Tak, oczywiście te kraje, w tym Stany Zjednoczone, nadal importują, ale równowaga między eksportem a importem jest już w odwrotnym kierunku. Moim zdaniem jest już o 17 miliardów więcej importu niż eksportu. O to właśnie chodzi. Według ONZ już w lutym tego roku globalny wskaźnik kosztów żywności było 50% wyższy niż w maju 2020 roku, a wskaźnik złożony towarów w tym samym okresie
podwoił się. W kontekście burzy inflacyjnej wiele krajów rozwijających się ma rozsądne pytanie. Po co wymieniać towary na dolary i euro, które tracą na wadze na naszych oczach? Wniosek nasuwa się sam. Ekonomia bytów urojonych zostaje nieuchronnie zastąpiona przez ekonomię realnych wartości i aktywów. Według MFW globalne rezerwy walutowe wynoszą obecnie 7,1 biliona dolarów i 2,5 biliona euro, a te pieniądze amortyzują się w tempie około 8% rocznie. Ale na dodatek w każdej chwili można je również skonfiskować, ukraść. Jeśli Stany Zjednoczone czegoś nie lubią w polityce niektórych stanów, cóż, moim zdaniem stało się to absolutnie realne dla bardzo wielu krajów, które utrzymują swoje rezerwy złota i walut. Zdaniem ekspertów, w najbliższych latach, jest to obiektywna analiza, zostanie uruchomiony proces przeliczania rezerw światowych. Z takimi deficytami po prostu nie mają dokąd pójść. Waluty tracących na wartości, na realne zasoby. Inne kraje oczywiście zrobią to. Żywność, energia i inne surowce. Oczywiście proces ten będzie jeszcze bardziej pobudzał globalną inflację dolara. Jeśli chodzi o Europę, nieudana polityka energetyczna, ślepy zakład na źródła odnawialne i spotowe dostawy gazu ziemnego, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów energii obserwowanego od trzeciego kwartału ubiegłego roku, również dodatkowo wpłynęło negatywnie na odwrócenie cen. Powtarzam raz jeszcze, na długo przed rozpoczęciem naszej działalności w Donbasie. Nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego. Sami robili tam rzecz, ceny poszybowały w górę, a oni szukają znowu winnych. Błędne obliczenia Zachodu nie tylko wpłynęły na wzrost kosztów wielu towarów i usług, ale także doprowadziły do spadku produkcji nawozów, przede wszystkim nawozów azotowych produkowanych z gazu ziemnego. Generalnie tylko do połowy roku, od lutego tego roku światowe ceny nawozów wzrosły o ponad 70%. Niestety, nie ma dziś przesłanek do zmian takich trendów cenowych. Wręcz przeciwnie, na tym tle zablokowana jest praca przedsiębiorstw i logistyka dostaw nawozów z Rosji i Białorusi. W ten sposób sytuacja jest dalej w martwym punkcie. Dalszy rozwój wydarzeń nie jest trudny do obliczenia. Brak nawozów oznacza spadek plonów, co oznacza, że wzrośnie ryzyko niedostatecznej podaży żywności na rynku światowym. Ceny wzrosną jeszcze bardziej, co grozi głodem, przede wszystkim w krajach najbiedniejszych, a to będzie całkowicie na sumieniu administracji Stanów Zjednoczonych i biurokracji europejskiej. Podkreślę raz jeszcze, ten problem nie pojawił się dzisiaj, nie w ciągu ostatnich 3 czy 4 miesięcy i absolutnie na pewno nie z winy Rosji. Jak mówią niektórzy demagogowie, próbując przerzucić odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w światowej gospodarce na nasz kraj. Oczywiście, możemy być zadowoleni, słysząc, że jesteśmy tak potężni i wszechmocni, wydmuchujemy inflację w niebo na Zachodzie, w USA, w Europie. Robimy tam coś innego, co wywołuje u wszystkich gorączkę. Może byłoby miło, gdybyśmy poczuli taką moc, ale to nieprawda. Z biegiem lat sytuacja dojrzała, pobudzona krótkowzrocznymi działaniami tych, którzy przywykli do rozwiązania swoich problemów cudzym kosztem, którzy polegali i nadal polegają na mechanizmie emisji finansowej, aby przelicytować, przeciągnąć przepływy handlowe, a tym samym pogłębiają deficyty i prowokują katastrofy humanitarne w niektórych regionach świata. Dodam, to co w istocie ta sama drapieżna polityka kolonialna, ale oczywiście w nowej formie, w nowym wydaniu, znacznie subtelniejszym i bardziej wyrafinowanym. Nie zrozumie się tego od razu, co się dzieje. Obecnie najważniejszym zadaniem dla całej społeczności światowej jest zwiększenie dostaw produktów żywnościowych na rynek światowy, w tym zaspokojenie potrzeb krajów, które szczególnie potrzebują żywności. Rosja, zapewniając sobie wewnętrzne bezpieczeństwo żywnościowe, swój rynek wewnętrzny, jest w stanie znacząco zwiększyć eksport żywności i nawozów. Na przykład wielkość naszych dostaw zboża
która w przyszłym sezonie może wzrosnąć o 50 milionów ton. W pierwszej kolejności będziemy wysyłać nasze dostawy do tych krajów, w których zapotrzebowanie na żywność jest największe i gdzie istnieje ryzyko wzrostu liczby głodujących. Przede wszystkim mówimy o krajach afrykańskich i regionie Bliskiego Wschodu. Są tu jednak trudności, również nie z naszej winy. Tak, formalnie na rosyjskie zboże żywności i nawozy. Nawiasem mówiąc, sankcje na nasze nawozy nałożyli Amerykanie, a za nimi Europejczycy. Potem Amerykanie wzięli go i odwołali, zdali sobie sprawę, gdzie są, a Europejczycy nie. Ich biurokracja po prostu działa jak kamienie młyńskie w XVIII-wiecznym młynie. Dlaczego wszyscy rozumieją, że zrobili coś głupiego, ale jakoś już trudno to odkręcić z powodów biurokratycznych. Tak więc powtarzam, Rosja jest gotowa wnieść swój wkład w zrównoważenie światowych rynków rolnych, a my oczywiście z zadowoleniem przyjmiemy otwartość na dialog w tej sprawie ze strony kolegów z ONZ, którzy rozumieją powagę globalnego problemu żywnościowego. Tematem takiej rozmowy może być stworzenie normalnych warunków logistycznych, finansowych, transportowych dla zwiększenia rosyjskiego eksportu żywności i nawozów. Co do nie mogę nie wspomnieć o tym, jest niestety wiele spekulacji na temat dostawy ukraińskiej żywności na rynki światowe. Nie ingerujemy, na litość boską. Nie eksploatowaliśmy ukraińskich portów Morza Czarnego. Pozwólmy im kopać i niech działają. Zapewniamy bezpieczeństwo pilotażu tych statków cywilnych. Ale o co chodzi? USA szacuje, że jest to 6 milionów ton pszenicy, według naszych szacunków około 5. A gdzie indziej 7 milionów ton kukurydzy? I to wszystko. A jeśli pamiętamy, że na świecie produkuje się 800 milionów ton pszenicy, to 5 milionów ton na rynek światowy, jak rozumiecie, nie ma żadnego znaczenia. Niemniej jednak istnieją możliwości eksportowe i to nie tylko przez porty czarnomorskie. Proszę eksportować przez Białoruś, nawiasem mówiąc, najtańszy sposób. Przez Polskę, Rumunię, ile chcecie. Istnieje 5 lub 6 opcji odbioru. Nie chodzi o nas, chodzi o adekwatność ludzi, którzy rządzą w Kijowie. Niech zdecydują, co zrobić, a w tym przypadku przynajmniej niech skupiają się na swoich mistrzach z zagranicy. Za oceanu. Ale jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, że to ziarno posłuży do zapłaty za dostarczoną broń. Będzie wtedy bardzo, bardzo niedobrze. Drodzy przyjaciele, jak już powiedziałem, współczesny świat przechodzi erę kardynalnych zmian. Instytucje międzynarodowe załamują się i upadają. Gwarancje bezpieczeństwa są dewaluowane. Zachód zasadniczo odmówił wypełnienia swoich wcześniejszych zobowiązań. Po prostu niemożliwe było zawarcie z nimi nowych porozumień. W obecnej sytuacji, w obliczu narastających dla nas ryzyk i zagrożeń, decyzja Rosji o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej została wymuszona. Z pewnością trudne i wymuszone i konieczne. Jest to decyzja suwerennego kraju, który ma bezwarunkowe prawo oparte, nawiasem mówiąc, na Karcie Narodów Zjednoczonych do obrony swojego bezpieczeństwa. Decyzja mająca na celu ochronę naszych obywateli, mieszkańców Ludowych Republik Donbasu przez 8 lat poddanych ludobójstwu przez reżim kijowski i neonazistów, którzy otrzymali pełną ochronę Zachodu. Zachód nie tylko dążył do realizacji scenariusza antyrosyjskiego, ale także prowadził aktywny militarny rozwój terytorium Ukrainy, dosłownie pompując Ukrainę bronią i doradcami wojskowymi. Dzieje się tak nawet teraz. Szczerze mówiąc, nikt nie zwraca uwagi na rozwój gospodarki, dobrobyt ludzi tam żyjących. Po prostu nie przejmują się tym w żaden sposób, ale nie ma pieniędzy na stworzenie NATO przy czołówkach na wschodzie, skierowanych przeciwko Rosji, aby kultywować agresję, nienawiść i rusofobię. Dziś nasi żołnierze i oficerowie milicji Donbasu walczą o ochronę swoich ludzi, bronią prawa Rosji do wolnego i bezpiecznego rozwoju jako dużego, wielonarodowego państwa, które samodzielnie podejmuje decyzje, decyduje o własnej przyszłości, opiera się na swojej historii, kulturze i tradycjach oraz odrzuca wszystkie próby narzucania pseudowartości odczłowieczenia i moralności, degradacji z zewnątrz.
Wszystkie zadania specjalnej operacji wojskowej z pewnością zostaną rozwiązane. A kluczem do tego jest odwaga i heroizm naszych żołnierzy, konsolidacja społeczeństwa rosyjskiego, którego wsparcie daje siłę i zaufanie rosyjskiej armii i marynarce wojennej. Głębokie zrozumienie słuszności, historycznej sprawiedliwości naszej sprawy, budowania i umacniania silnej, suwerennej władzy Rosji. Co chcę podkreślić, suwerenność w XXI wieku nie może być częściowa, fragmentaryczna. Wszystkie jej elementy są równie ważne, wzmacniają się i uzupełniają. Dlatego ważna jest dla nas nie tylko obrona naszej suwerenności politycznej, tożsamości narodowej, ale także wzmacnianie wszystkiego, co decyduje o niezależności ekonomicznej kraju, jego finansowej, kadrowej, technologicznej autonomii i niezależności. Sama konstrukcja zachodnich sankcji została zbudowana na fałszywej tezie, że Rosja nie jest suwerenna z punktu widzenia gospodarki. Byli tak porwani szerzeniem mitów o zacofaniu Rosji, o słabości jej pozycji w światowej gospodarce i handlu, że sami najwyraźniej w to uwierzyli. Planując swój gospodarczy blitzkrieg, nie zauważyli, po prostu zignorowali pewne fakty, jak zmienił się nasz kraj w ostatnich latach. A takie zmiany są wynikiem planowanych przez nas prac nad stworzeniem trwałych ram makroekonomicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, wdrażaniem programów substytucji importu oraz stworzeniem własnego systemu płatności. Oczywiście, restrykcyjne sankcje postawiły przed krajem wiele trudnych pytań. Niektóre przedsiębiorstwa nadal mają problemy z komponentami. Szereg rozwiązań technologicznych stało się niedostępnych dla naszych firm. Naruszono logistykę. Ale z drugiej strony to wszystko otwiera nowe możliwości. Często o tym mówimy, ale to prawda. Wszystko to jest bodźcem do budowania gospodarki o pełnym, a nie częściowym potencjale technologicznym, produkcyjnym, kadrowym, naukowym i suwerennym. Oczywiście, tak złożonego problemu nie da się rozwiązać, jak mówią, w jednej chwili. Musimy kontynuować systematyczną pracę zaplanowaną na przyszłość. Tak właśnie działa Rosja, realizując długofalowe plany rozwoju sektorów gospodarki, wzmocnienie sfery społecznej, a obecne testy tylko wprowadzają poprawki i udoskonalenia do tych planów, ale nie zmieniają ich strategicznego ukierunkowania. A dzisiaj chciałbym poruszyć kluczowe zasady, na których będzie się rozwijał nasz kraj i nasza gospodarka. Pierwsza to otwartość. Prawdziwie suwerenne państwa są zawsze zaangażowane w równe partnerstwo, wnosząc swój wkład w globalny rozwój. I przeciwnie, ci, którzy są słabi i zależni, z reguły są zajęci szukaniem wrogów, sadzeniem ksenofobii lub całkowicie tracą swoją oryginalność, niezależność, ślepo podążając za władzą. Rosja, mimo że nasi zachodni, by tak rzec, przyjaciele, dosłownie o tym marzą, nigdy nie podążają drogą samoizolacji. Co więcej, rozwijamy się i nadal będziemy poszerzać współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy chcą z nami współpracować. Jest ich wiele, nie będę ich wymieniał. To ogromna większość ludzi na Ziemi. Teraz nie będę wymieniać wszystkich tych krajów, wszyscy o tym wiedzą. Nie powiem nic nowego, jeśli przypomnę, że każdy, kto chce kontynuować pracę i współpracę z Rosją, jest poddawany otwartej presji ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy, czasem nawet sięgając bezpośrednich zagrożeń. Jednak taki szantaż niewiele znaczy, jeśli chodzi o kraje, na czele których stoją prawdziwi przywódcy, którzy doskonale rozumieją, gdzie są inni, gdzie są interesy narodowe, ich własne interesy swoich narodów.
Rosja będzie budować współpracę gospodarczą z innymi państwami i promować wspólne projekty. Jednocześnie oczywiście będziemy wchodzić w interakcje również z firmami zachodnimi, które mimo niespotykanego pętania rąk nadal z powodzeniem działają na rynku rosyjskim. Są też takie firmy. Rozwój wygodnej i niezależnej infrastruktury płatniczej w walutach krajowych postrzegamy jako solidną, przewidywalną podstawę do pogłębiania współpracy międzynarodowej. A żeby pomóc firmom w naszych krajach nawiązać więzi logistyczne i kooperacyjne, kształtujemy również korytarz transportowy, zwiększając przepustowość kolei, zdolności przeładunkowe portów w Arktyce w kierunku wschodnim, południowym i innych. Łącznie z basenami Azowsko-Czarnym i Kaspijskim staną się najważniejszym odcinkiem korytarza północ-południe, które zapewni stabilne kanały komunikacyjne z Bliskim Wschodem i Azją Południową. Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości ruch towarowy na trasie zacznie systematycznie rosnąć. Ale handel międzynarodowy nie jest jedyną rzeczą, która ma znaczenie. Rosja zamierza budować współpracę naukową, technologiczną, kulturalną, humanitarną i sportową na zasadach równości i poszanowania partnerów. Druga zasada naszego długoterminowego rozwoju jest poleganie na swobodach przedsiębiorczości. Każda prywatna inicjatywa skierowana na korzyść Rosji powinna otrzymać maksymalne wsparcie i przestrzeń do realizacji. Pandemia i bieżące wydarzenia potwierdziły znaczenie elastyczności i wolności w gospodarce. To prywatny biznes, który w trudnych warunkach na tle prób zahamowania w jakikolwiek sposób naszego rozwoju udowodnił, że jest w stanie konkurować na rynkach. Adaptacja do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych odbywa się również kosztem prywatnego biznesu. Niezbędne jest zapewnienie dynamicznego rozwoju gospodarki, oczywiście opierając się na prywatnym biznesie. Będziemy nadal zmniejszać obciążenia administracyjne. Tak więc w latach 2016-2018 mieliśmy moratorium na zaplanowane inspekcje małych przedsiębiorstw. Później został rozbudowany w sumie do końca 2022 roku. W 2020 moratorium to objęło również firmy średniej wielkości. Ponadto prawie czterokrotnie zmniejszyła się liczba kontroli pozaplanowych. Ale poszliśmy jeszcze dalej i w marcu tego roku zrezygnowaliśmy z planowych kontroli wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości prowadzonej działalności, pod jednym warunkiem. Czy ich działalność nie wiąże się z wysokim ryzykiem szkód dla obywateli i środowiska? Dzięki temu liczba planowanych przeglądów zmniejszyła się obecnie sześciokrotnie z porównaniem do ubiegłego roku. Dlaczego teraz mówię o tym szczegółowo? Faktem jest, że po wprowadzeniu moratorium na kontrolę liczb naruszeń przez przedsiębiorców taki wynik nie wzrosła, ale spadła liczba naruszeń. To mówi o dojrzałości i odpowiedzialności rosyjskiego biznesu. Musi być zmotywowany i oczywiście nie zmuszamy do przestrzegania norm i wymagań. Oznacza to, że na wszelkie powody, by zrobić kolejny kardynalny krok naprzód, na zawsze, na bieżąco, odmawiają przeprowadzania większości kontroli wszystkich rosyjskich przedsiębiorstw, których działalność nie wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia szkód. Od dawna wszyscy wiedzą, że nie ma potrzeby sprawdzać wszystkich z urzędu. Podejście oparte na rynku powinno działać. Proszę rząd o określenie konkretnych parametrów takiej reformy w nadchodzących miesiącach. Oto kolejny bardzo drażliwy temat dla biznesu, a dziś jest to również kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W celu ograniczenia i zminimalizowania wszelkiego rodzaju nadużyć, luk w wywieraniu nacisku na przedsiębiorców, konsekwentnie usuwamy niejasne normy kryminalne legislacji w zakresie tzw. składów gospodarczych. W marcu została podpisana ustawa, zgodnie z którą sprawy karne przeciwko przedsiębiorcom o struktury podatkowe można wszczynać tylko na wniosek Urzędu Skarbowego i nic więcej. W najbliższym czasie należy uchwalić projekt ustawy o skróceniu przedawnienia przestępstw skarbowych, a także o odmowie wszczęcia spraw karnych po pełnej spłacie zaległości podatkowych. Ogólnie rzecz biorąc, do dekryminalizacji szeregu tzw. struktur gospodarczych należy podejść ostrożnie, ale jednocześnie gruntownie. Na przykład te związane z pracą bez licencji lub akredytacji. Teraz jest to bardzo delikatna sprawa ze względu na bezprawne zachowanie.
na przykład naszych zachodnich partnerów, którzy odmawiają udzielania takich licencji. W takich przypadkach nasze organy państwowe nie powinny, jak mówię, własnoręcznie wnosić rosyjskiego biznesu pod artykuł kryminalny, mimo że nie ma w tym rzeczywiście winy naszych przedsiębiorców. Rozumiemy, o co chodzi. Ci, którzy pracują w małych firmach, również bardzo dobrze to rozumieją. Licencja wygasła, zachodni partnerzy nie odnawiają. No cóż, co powinni zrobić? Zamknąć biznes? Cokolwiek to jest, sposób ma działać. Trzeba oczywiście mieć wszystko pod kontrolą państwa, ale nie ingerować w ich pracę. Warto też pomyśleć o podniesieniu progu odpowiedzialności za nieopłacanie ceł i innych obowiązków opłat. Ponadto przez długi czas nie zmienialiśmy parametrów określania dużych i szczególnie dużych uszkodzeń pomimo nagromadzonej inflacji. Taka rozbieżność między rządami prawa a realiami życia, trzeba to oczywiście skorygować. Od 2016 roku do dziś inflacja skumulowała się na poziomie około 50%, a parametry te się nie zmieniły. Trzeba to zmienić z pewnością. Na koniec należy ponownie rozważyć podstawę aresztowania przedsiębiorców i przedłużenia postępowania przygotowawczego. Nie jest tajemnicą, że bardzo często te normy stosowane są tam, gdzie nie ma obiektywnej konieczności. W rezultacie już na etapie dochodzenia przedsiębiorstwa zmuszane są do zawieszenia działalności lub całkowitego zamknięcia. W tym przypadku oprócz bezpośrednich strat oraz utraty pozycji na rynku i miejsc pracy zagrożona jest reputacja firm i ich liderów. Zwracam uwagę organów ścigania. Konieczne jest położenie kresu tej praktyce. I proszę rząd wraz z Sądem Najwyższym o przygotowanie odpowiednich zmian w prawie. Proszę o wykonanie tej pracy do 1 października. Ponadto Rada Bezpieczeństwa wydała specjalną instrukcję dotyczącą analizy sytuacji, w których sprawy karne są wszczynane, ale nie są kierowane do sądu. Liczba takich przypadków znacznie wzrosła w ostatnich latach. Co się za tym kryje, jest jasne dla wszystkich. Często sprawa jest otwierana bez wystarczających podstaw lub służy do wywierania nacisku na firmy lub konkretne osoby. Jesienią omówimy ten temat osobno i podejmiemy dodatkowe decyzje dotyczące ustawodawstwa i organizacji pracy organów ścigania. Oczywiście regionalne zespoły zarządzające odgrywają dużą rolę w tworzeniu nowoczesnego środowiska biznesowego. Na stronie Forum Sankt-Petersburskiego tradycyjnie świętują te podmioty federacji, które poczyniły znaczne postępy w krajowym ratingu klimatu inwestycyjnego, który jest prowadzony przez Agencję Inicjatyw Strategicznych. Tutaj mamy zmiany w pierwszych trzech. Do Moskwy i Tatarstanu, które nadal prowadzą, dołączył w tym roku obwód moskiewski. W ciągu roku awansował z 8 miejsca do liderów. Do pierwszej trójki. Liderami rankingu są również Tuła, Niżni Nowogród, Tumień, Nowogród, obwody sachalińskie, Sankt Petersburg i Baszkiria. Osobno chciałbym zwrócić uwagę na regiony o największym postępie. Są to regiony Kurgustan, wzrost o 36 pozycji, terytoria Perm i Altaj, wzrost o 26 pozycji, Inguszetia o 24 pozycje i region Iwanowo, który wzrósł o 17 pozycji. Chciałbym podziękować i pogratulować naszym kolegom w regionach za tę pracę. No i oczywiście wspieranie inicjatyw biznesowych u mieszkańców małych miejscowości i pojedynczych ościeledi oraz terenów oddalonych powinno znaleźć się w obszarze szczególnej uwagi rządu federalnego, zespołów regionalnych i gminnych. Mamy też takie przykłady sukcesu. Obejmuje to tworzenie popularnego oprogramowania sprzedaży produktów przyjaznych środowisku, towarów własnej produkcji na terenie całego kraju za pośrednictwem stron internetowych. Ważne jest tutaj stworzenie nowych możliwości, wprowadzenie nowoczesnych formatów handlowych, w tym platform elektronicznych, jak już wspomniałem, aby ograniczyć koszty logistyczne, transportowe poprzez wykorzystywanie zmodernizowanych oddziałów poczty rosyjskiej. Niezbędna jest również pomoc pracownikom małych firm, samozatrudnionych, początkujących przedsiębiorców w zdobyciu dodatkowych umiejętności i kompetencji. Stosowne działania skierowane konkretnie do małych miast, obszarów wiejskich, obszarów oddalonych i terytoriów proszę o uwzględnienie w specjalnej linii w Krajowym Projekcie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Dziś chciałbym zwrócić się do naszych liderów, właścicieli dużych firm, naszych głównych przedsiębiorców i menedżerów. Drodzy koledzy, przyjaciele, prawdziwy, trwały sukces, poczucie godności, szacunku do samego siebie pojawiają się dopiero wtedy, gdy połączysz swoją przyszłość z przyszłością swoich dzieci i swojej ojczyzny. My z wieloma przedsiębiorcami jesteśmy w kontakcie od dawna i znam nastroje wielu liderów i właścicieli naszych firm. Wiele razy słyszałem od Was, że biznes to znacznie więcej niż zarabianie. Tak jest, a zmienianie życia wokół przyczyniają się do rozwoju Waszego rodzinnego miasta, regionu, kraju jako całości, niezwykle ważne dla samorealizacji, służenie ludziom i społeczeństwu. To coś, czego nie zastąpisz. To jest cały sens życia, sens pracy. Ostatnie wydarzenie potwierdziły tylko to, co powtarzałem wcześniej. Domy są bezpieczniejsze. Ci, którzy nie chcieli słyszeć tego oczywistego przesłania, stracili na zachodzie setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów. To była rzekomo cicha przystań dla kapitału. Jeszcze raz chcę powiedzieć moim kolegom, również tym, którzy są na wyjściu i tym, których dzisiaj nie ma. Proszę nie deptać na starej grebie. Nasz kraj ma gigantyczny potencjał, a zadaniom wymagającym użycia sił nie ma końca. Inwestuj tutaj, inwestuj w tworzenie nowych firm i miejsc pracy, a rozwój infrastruktury turystycznej, wspieraj szkoły, uczelnie, usługi zdrowotne, usługi socjalne, kulturę i sport. Wiem, że wiele osób to robi. Wiem, chcę to jeszcze raz podkreślić. Tak pojmowali swoją misję Wachruszni i Morozowi, Szczukini i Rabińszczycy, Anapajewy i Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Расанов, Дадашев, Гаджиев, многие русские, татарские, бурятские, wiele rosyjskich, татарских, бурятских, чеченских, дагестанских, якутских, осетинских, żydowskich, армянских и innych rodzin kupieckich i biznesowych, których nie uraziło swoich bezpośrednich spadkobierców. Na zawsze wpisało się w historię naszego kraju. Przy okazji chciałbym podkreślić coś innego. Dla spadkobierców, ewentualnych spadkobierców kapitału, wciąż nie wiadomo, co jest ważniejsze: pieniądze, majątek, czy dobre imię, które odziedziczyli, oraz zasługi ich przodków dla kraju. To na pewno nikt go nie zmarnuje. Przepraszam za moją odezwę. Nikt tego nie zmieni. A co pozostanie z przyszłym pokoleniem spadkobierców? Dobre imię zostanie z nimi na zawsze. To na pewno będzie im towarzyszyć przez całe życie, z pokolenia na pokolenie, pomoże im, wesprze ich w życiu, uczyni ich silniejszymi nawet niż pieniądze, które mogą odziedziczyć czy majątek. Drodzy koledzy, trzecią zasadą naszego długofalowego rozwoju jest odpowiedzialna i zrównoważona polityka makroekonomiczna. Pod wieloma względami to właśnie ta linia pozwoliła nam wytrzymać bezprecedensową presję sankcji. Ale powtarzam, dla nas ta polityka jest ważna nie tylko w odpowiedzi na bieżące wydarzenia, ale także w dłuższej perspektywie. Nie powtórzmy smutnego doświadczenia naszych zachodnich kolegów, którzy rozpętali spiralę inflacyjną i zaburzyli równowagę swoich finansów. Naszym celem jest stały rozwój gospodarki w nadchodzących latach, zmniejszenie obciążenia inflacyjnego obywateli przedsiębiorstw oraz osiągnięcia docelowej stopy inflacji na poziomie 4% w średnim i długim okresie. Prawie zacząłem od inflacji, a teraz chciałbym o tym powiedzieć. 4%. Wciąż mamy taki cel. Poleciłem już rządowi przygotowanie propozycji nowych reguł budżetowych.
powinny zapewnić przewidywalność polityki budżetowej i stworzyć warunki do maksymalnego wykorzystania zewnętrznej koniunktury gospodarczej. Wszystko to jest konieczne, aby wzmocnić fundamenty wzrostu gospodarczego, aby decydować zadania infrastrukturalne i technologiczne, co jest podstawą poprawy dobrostanu obywateli. Tak, niektóre światowe waluty rezerwowe są teraz samobójcze. To oczywiście. W każdym razie ma tendencje samobójcze. Oczywiście nie ma dziś sensu sterylizować naszej podaży pieniądza z ich pomocą, ale główna zasada wydawać w oparciu o zrozumienie, ile zarobiłeś, pozostaje i nikt tego nie anulował. Rozumiemy to. Czwartą zasadą naszego rozwoju jest sprawiedliwość społeczna. Rozwój gospodarki, inicjatywy biznesowej, możliwości przemysłowe oraz potencjał naukowy i technologiczny kraju muszą mieć silne społeczne ucieleśnienie. Taki rozwój powinien prowadzić do zmniejszenia nierówności, a nie do ich zaostrzenia, jak to ma miejsce w niektórych innych krajach. A my, szczerze mówiąc, nie jesteśmy też mistrzami w rozwiązaniu tych problemów. Wciąż mamy tutaj wiele pytań i problemów. Zmniejszenie ubóstwa i nierówności to popyt na produkty krajowe na terenie całego kraju, a co za tym idzie, zmniejszenie luki w potencjale regionów, tworzenie nowych miejsc pracy dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na ogół warunek determinujący dla dalszego rozwoju gospodarczego. Podkreślam, że pozytywna dynamika realnych dochodów obywateli, redukcja ubóstwa jest głównym wskaźnikiem efektywności pracy organów władzy i państwa jako całości. Co więcej, wymierne rezultaty tutaj mimo wszystko obiektywnych trudności muszą zostać osiągnięte już w tym roku, a takie zadanie zostało postawione przed rządem. Powtarzam, udzielamy ukierunkowanego wsparcia najsłabszym grupom obywateli, emerytom, rodzinom z dziećmi, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Emerytury rosną co roku w tempie wyższym niż inflacja. W tym roku podnosimy je dwukrotnie, w tym od 1 czerwca o dodatkowe 10%. Równolegle z emeryturami płaca minimalna została podniesiona o 10%. Podobnie jak płaca wystarczająca na utrzymanie, od której związana jest wiele innych świadczeń i świadczeń socjalnych. Odpowiednio powinny również rosnąć, co bezpośrednio wpływa na dochody około 15 milionów osób. W ostatnich latach zbudowaliśmy spójny system wsparcia potrzebujących rodzin z dziećmi. Pomoc państwa może otrzymać kobieta od wczesnych etapów ciąży do ukończenia przez jej dziecko 17 roku życia. Dobrobyt ludzi, ich dobrobyt jest najważniejszym czynnikiem rozwoju demograficznego, a tutaj, biorąc pod uwagę nakładające się na siebie negatywne fale demograficzne, sytuacja jest niezwykle trudna. W kwietniu w Rosji urodziło się niecałe 100 tysięcy dzieci, czyli o 13% mniej niż w kwietniu 2020 roku. Proszę rząd, aby stale monitorował rozwój dodatkowych środków na wsparcie rodzin z dziećmi. Muszą mieć charakter kardynalny, współmierny do skali niezwykłego wyzwania demograficznego, z jakim my się zderzamy. Przyszłość Rosji to rodzina z dwójką, trójką lub więcej dzieci. Powinniśmy więc mówić nie tylko o bezpośrednim wsparciu finansowym. Trzeba ukierunkować, dostosować system opieki zdrowotnej, edukację i wszystkie obszary, które decydują o jakości życia do potrzeb rodzin z dziećmi. Do rozwiązania tego problemu zmierza m.in. ogólnokrajowa inicjatywa społeczna, która wspólnie realizowana jest przez zespoły regionalne. Jesienią dokonamy oceny wyników tej pracy i podsumujemy wyniki oceny jakości życia w regionach, aby jak najszerzej wykorzystać najlepsze doświadczenia i praktyki na terenie całego kraju. Kolejną, piątą zasadą, na której Rosja buduje swoją politykę gospodarczą, jest zaawansowany rozwój infrastruktury. Zwiększyliśmy już bezpośrednie wydatki budżetowe na wzmocnienie arterii transportowych. W przyszłym roku rozpocznie się zakrojony na szeroką skalę plan budowy i naprawy sieci szkieletowej autostrad federalnych i regionalnych. W ciągu 5 lat co najmniej 85% jego długości musi zostać doprowadzone do stanu standardowego. Aktywnie wykorzystane jest takie nowe narzędzie jak infrastrukturalne pożyczki budżetowe. Są wydawane na 15 lat w wysokości 3%.
Powiedziałem już, że popyt na nie okazał się znacznie wyższy niż pierwotnie planowaliśmy. Regiony mają wiele dobrych, rozwiniętych, obiecujących projektów. Nie możemy odkładać ich uruchomienia. Nadal zastanawiamy się, co zrobić z tą miarą wsparcia. Wczoraj wieczorem odbyła się dyskusja na ten temat. W każdym razie teraz mogę tylko stwierdzić, że jest to narzędzie, które działa niezawodnie. Odrębną kwestią jest modernizacja mieszkalnictwa i usług komunalnych. Jest tu bardzo wiele problemów. Branża jest chronicznie niedoinwestowana. Szacowana na 4,5 biliona rubli. Ponad 40% sieci ma zostać wymienionych. Stąd niska sprawność i duże straty. Jednocześnie co roku około 3% sieci niszczeje i staje się bezużyteczne, a nie więcej niż 2% jest zastępowanych nowymi, czyli z roku na rok problem się pogarsza. Proponuję konsolidację środków i uruchomienie kompleksowego programu modernizacji usług mieszkaniowych i komunalnych, zsynchronizowanie go z innymi planami rozwoju infrastruktury, a także remontów kapitałowych zasobów mieszkaniowego. Zadanie polega na radykalnym zmianie sytuacji, konsekwentnym zmniejszaniu udziału przestarzałych sieci, tak jak to robimy przez przesiedlanie mieszkań pogotowe i naprawę dróg. Kwestie mieszkalnictwa i usług komunalnych oraz rozwoju kompleksu budowlanego omówimy szczegółowo z gubernatorami na posiedzeniu Prezydium Rady Bezpieczeństwa w przyszłym tygodniu. Dodatkowo osobno proponuję zwiększenie ilości środków na projekty, aby stworzyć komfortowe środowisko miejskie w małych miejscowościach i osiedlach historycznych. Ten program działa dobrze dla nas. Proponuję przeznaczyć na te cele kolejne 10 miliardów rubli rocznie w latach 2023-2024. Przeznaczymy dodatkowe środki na odnowę miast Dalekiego Wschodu. Proszę rząd o przyznanie specjalnych limitów na te cele w ramach programów pożyczek budżetowych na infrastrukturę oraz modernizacji usług mieszkaniowych i komunalnych, a także innych programów rozwojowych. Absolutnym priorytetem jest dla nas kompleksowa aranżacja i rozwój obszarów wiejskich. Ludzie, którzy pracują na wsi, wyżywiają kraj i, jak wiadomo, znaczną część świata. Muszą żyć w komfortowych, przyzwoitych warunkach. W związku z tym proszę rząd o przeznaczenie dodatkowych środków na te programy. Cła eksportowe od sprzedaży produktów rolnych mogą tu stać się źródłem finansowania. To jest stałe źródło. Oczywiście może się to wahać, ale będzie to trwałe. Jednocześnie proponuję osobno rozszerzyć programy odbudowy i modernizacji wiejskich domów kultury, a także teatrów i muzeów regionalnych i miejskich, przeznaczając na te cele 6 miliardów rubli w latach 2023-2024. Wyjątkowo wymagającym i ważnym zadaniem dla ludzi jest to, co właśnie powiedziałem w dziedzinie kultury. Pozwolę sobie podać bardzo niedawny przykład. Podczas wręczenia medali bohatera pracy jeden z laureatów Jakucji w prywatnej części poprosił wprost o pomoc przy budowie kultury w swojej rodzinnej wsi. Oczywiście na pewno to zrobimy, ale fakt, że ludzie mówią o tym na wszystkich poziomach, pokazuje, że jest bardzo poszukiwany. Zrobię też małą dygresję, która jest odpowiednia teraz. Z początkiem lata tradycyjnego czasu wakacji tutaj w Rosji. Z roku na rok coraz więcej turystów stara się odwiedzać najpiękniejsze miejsca przyrodnicze naszego kraju. Parki narodowe, rezerwaty przyrody. Szacuje się, że w tym roku ruch turystyczny przekroczy 12 milionów osób. Ważne jest, aby agencje rządowe, biznes i turyści wiedzieli, co jest dozwolone, a czego nie można robić na tych terytoriach, gdzie można budować obiekty turystyczne i gdzie jest to surowo zabronione, gdzie stwarza ryzyko dla unikalnych i wrażliwych ekosystemów. Duma Państwowa już rozważa projekt ustawy, która ma uregulować organizację turystyki na obszarach szczególnie chronionych i stworzyć cywilizowaną podstawę dla takiej działalności. W związku z tym chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie. Wszystkie podejmowane tutaj decyzje muszą być kalkulowane, ważone i musimy traktować to poważnie. Szczególnie zwrócę uwagę na zadanie ratowania i zachowania Bajkału.
W szczególności taki cel unikalnego projektu zintegrowania rozwoju miasta Bajkał, który powinien stać się standardem rozważonego proekologicznego zarządzania. Zadanie polega nie tylko na wyeliminowaniu nagromadzonych szkód wyrządzonych przyrodzie z działalności papierni, ale także doprowadzenia miasta do zupełnie innego poziomu życia, aby stało się znakiem rozpoznawczym rosyjskiej turystyki ekologicznej. Projekt musi być realizowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii przyjaznych środowisku źródeł energii. Zniżać wredne wyrzuty w atmosferę, особенно w krupnych industrialnych centrach. Będziemy także kontynuować pracę w ramach projektów zielonych i ochrony klimatu, o których szczegółowo mówiliśmy tutaj na forum w zeszłym roku. W tym względzie szóstą, moim zdaniem, przekrojową zasadą rozwoju, która łączy naszą pracę, jest osiągnięcie prawdziwej suwerenności technologicznej, stworzenie integralnego systemu rozwoju gospodarczego, który z punktu widzenia krytycznie ważnych elementów niezależnych od instytucji zagranicznych. Musimy budować wszystkie sfery życia na jakościowo nowym poziomie technologicznym i jednocześnie być nie tylko użytkownikami cudzych rozwiązań, ale posiadać technologiczne klucze do tworzenia dóbr i usług dla następnych pokoleń. W ostatnich latach wiele uwagi poświęciliśmy substytucji importu i osiągnęliśmy sukces w wielu dziedzinach, w kompleksie rolno-przemysłowym, w produkcji leków, sprzętu medycznego, w kompleksie wojskowo-przemysłowym i wielu innych obszarów. Ale co chciałbym podkreślić? W społeczeństwie toczy się wiele dyskusji na ten temat. Substytucja importu nie jest panaceum ani kardynalnym rozwiązaniem. Jeśli tylko tworzymy innym, staramy się zastępować na najważniejszej jakości kopiami, cudzymi dobrami, to ryzykujemy, że będziemy w sytuacji ciągłego nadrabiania zaległości. Ale musimy być o krok do przodu, tworzyć własne konkurencyjne technologie, produkty i usługi, które mogą stać się nowymi światowymi standardami. Przypomnę, że w związku z tym, że Siergiej Korolew nie podążał ścieżką kopiowania i częściowego ulepszania przechwyconej technologii rakietowej, ale spojrzał w przyszłość i zaproponował unikalny schemat wsadowy do stworzenia rakiety R-7, który otworzył ludzkości drogę do przestrzeni, wyznaczając standardy dla całego świata i nadchodzącego dziesięciolecia. Właśnie tak postępowali twórcy wielu sowieckich programów naukowych, a teraz, opierając się na takich podstawach, nasi projektanci idą naprzód z godnością. Dzięki nim Rosja dysponuje bronią naddźwiękową, która wciąż nie ma sobie równych w żadnym kraju na świecie. Rosatom zajmuje wiodącą pozycję w technologii jądrowej i rozwija flotę lodołamaczy jądrowych. Wiele rosyjskich rozwiązań do sztucznej inteligencji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest najlepszych na świecie. Powtarzam, rozwój technologiczny to kierunek przekrojowy, który zdeterminuje nie tylko obecną dekadę, ale cały XXI wiek. Temat budowy naszej nowej gospodarki technologicznej, technoekonomiki, poruszymy szczegółowo na najbliższej Radzie Rozwoju Strategicznego. Tematów do dyskusji jest wiele, a co najważniejsze, do podejmowania decyzji menedżerskich. Mam na myśli rozwój edukacji inżynierskiej i transfer osiągnięć naukowych do realnej gospodarki, zapewnienie środków finansowych dla szybko rozwijających się firm high-tech. Omówimy również rozwój technologii end-to-end oraz postępy projektów transformacji cyfrowej w poszczególnych branżach. Podkreślam, że oczywiście nie da się wyprodukować wszystkiego, a nie jest to konieczne. Jednak musimy dysponować wszystkimi krytycznymi technologiami, aby w razie potrzeby szybko rozpocząć własną produkcję dowolnego produktu. Dokładnie to zrobiliśmy, gdy szybko zapewniliśmy produkcję szczepionek przeciwko koronawirusowi, a teraz uruchomiliśmy produkcję wielu innych rodzajów produktów i usług. Na przykład po tym, jak pozbawieni skrupułów partnerzy Kamaza opuścili rynek rosyjski, ich niszę zajmują teraz firmy krajowe. Ponadto mówimy o dostawie komponentów nie tylko do tradycyjnych modeli zakładu, ale także do obiecujących serii pojazdów głównych, transportowych i ciężkich. Chciałbym również wspomnieć o systemie kart płatności MIR, która z powodzeniem zastąpiła na rodzinnym rynku Visa i Mastercard, a teraz krok po kroku poszerza swoją geografię i zdobywa międzynarodowe uznanie. Innym przykładem jest petersburska fabryka traktorów,
Jego były partner zagraniczny odmówił sprzedaży silników i wykonania ich serwisu gwarancyjnego. Konstruktorzy samochodów Jarosława i Tutajewa zorganizowali dostawę swoich silników. W rezultacie produkcja maszyn rolniczych w petersburskiej fabryce traktorów w marcu, kwietniu tego roku była rekordowa dla przedsiębiorstwa. Nie spadła, ale stała się rekordowa, wzrosła. Jestem przekonany, że takich pozytywnych praktyk i historii sukcesu będzie coraz więcej. Powtarzam, Rosja ma zasoby kadrowe, naukowe i technologiczne, aby rozwijać produkcję, na które obecnie jest duże zapotrzebowanie, w tym sprzęt gospodarstwa domowego, budowlanego, sprzęt przemysłowy i usługowy. Dzisiejsze zadanie to zwiększenie przepustowości, stworzenie w krótkim czasie niezbędnych linii, a jedną z kluczowych kwestii są komfortowe warunki pracy przedsiębiorstw, a także dostępność przygotowanych miejsc produkcyjnych. Proszę rząd o przedstawienie do jesieni kluczowych parametrów nowego zasobu działania klastrów przemysłowych. Co jest tutaj ważne? Pierwsze to finansowanie. Projekty uruchamiane w takich klastrach muszą otrzymać długoterminowy, dostępny zasób kredytowy na okres do 10 lat i w tempie nieprzekraczającym 7% rocznie w rublach. Omówiliśmy wszystkie te kwestie, także z naszym blokiem gospodarczym. Wszyscy się zgadzają, zrobimy to. W klastrach konieczne jest zapewnienie niskiego poziomu podatków, warunkowo stałych, w tym składek ubezpieczeniowych. Trzecie jest wsparcie produkcji na początkowym, wczesnym etapie. Tworzenie pakietu zamówień, w tym udzielanie dotacji na zakup wyrobów gotowych takich przedsiębiorstw. Pytanie nie jest łatwe, ale myślę, że dotacje są potrzebne. Są potrzebne, aby zabezpieczyć rynek. Musimy to tylko spokojnie rozprogramować. Po czwarte, uproszczona administracja, w tym minimalny lub całkowity brak kontroli, a także funkcjonowanie przedsiębiorstw w wygodnym i łatwym trybie monitoringu podatkowego i celnego. Po piąte, a może najważniejsze, konieczne jest tworzenie mechanizmów gwarantujących długoterminowe zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne produkty, które dopiero wchodzą na rynek. Chciałbym zwrócić uwagę rządu. Takie preferencyjne traktowanie i odpowiadające mu klastry przemysłowe powinny zacząć działać od 1 stycznia 2023 roku. Co chcę powiedzieć w związku z tym? Zarówno nowe, jak i już działające punkty rozwoju przemysłowego powinny przyciągać małe firmy, wciągać je w swoją orbitę. Jednocześnie dla przedsiębiorcy, dla małych organizacji ważne jest, aby widzieć horyzont, rozumieć perspektywy. W związku z tym proszę oczywiście rząd wraz z korporacją, Federalną Korporacją Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz naszymi największymi firmami o uruchomienie instrumentu długoterminowych umów pomiędzy firmami z udziałem państwa i małymi i średnimi przedsiębiorcami. Dzięki temu popyt na produkty takich przedsiębiorstw będzie gwarantowany na długie lata, a dostawcy będą mogli śmiało podjąć zobowiązania stworzenia nowej lub rozszerzenia istniejącej produkcji do tego zamówienia. Dodam, że już znacznie skróciliśmy czas budowy obiektów przemysłowych i wyeliminowaliśmy niepotrzebne, uciążliwe procedury. Ale tu są jeszcze duże rezerwy. Jest praca do zrobienia, jest pole do przodu. Tworzenie od podstaw budynków produkcyjnych wymaga więc od 1,5 do 3 lat, a zakup gotowych lokali ograniczają wciąż wysokie procentowania kredytów. W związku z tym, aby krajowy biznes mógł szybko rozszerzyć produkcję niezbędnych produktów, proponuję uruchomienie całkowitego nowego narzędzia – hipoteki przemysłowej. Mówimy o preferencyjnych pożyczkach długoterminowych w wysokości 5% w skali roku. Z takich kredytów będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które planują zakup gotowych terenów pod produkcję. Proszę rząd o niezwłoczne uzgodnienie wszystkich szczegółów z rosyjskim sektorem bankowym, tak aby w najbliższej przyszłości kredyty przemysłowe zaczęły już w pełni funkcjonować. Drodzy przyjaciele, szybkość i skala zmian w światowej gospodarce, finansach i stosunkach międzynarodowych wzrasta. Coraz wyraźniej widać przejście od globalizacji do wielobiegunowego modelu wzrostu. Niewątpliwe stworzenie i narodziny nowego porządku świata to proces trudny.
Wciąż staniemy przed wieloma wyzwaniami, zagrożeniami, czynnikami, które dziś są nawet trudne do przewidzenia i przewidzenia. Jest jednak oczywiste, że reguły utrzymania nowego porządku światowego będą wyznaczać silne, suwerenne państwa. Państwa nie poruszające się po wytycznej już przez kogoś, wytyczonej przez kogoś trajektorii. Tylko silne państwa i suwerenne mogą mieć coś do powiedzenia w tym odradzającym się światowym porządku lub być skazanym na to, by stać się lub pozostać kolonią pozbawioną praw obywatelskich. Trzeba dążyć do tego, by iść naprzed, zmieniać się, czuć powiew czasu i wykazywać narodową wolę i determinację w tym. Rosja wkracza w nadchodzącą erę jako potężny, suwerenny kraj. Na pewno wykorzystamy nowe, kolosalne możliwości, jakie otwiera przed nami czas, a staniemy się jeszcze silniejsi. Dziękuję za uwagę.